Disco Star. Na ten moment czekała cała Polska. Disco Star powraca. Disco Star! Disco Star! Disco Star! Disco Star! Witamy w 5. edycji programu Disco Star. Na ten moment czekaliśmy razem z wami cały rok. Największe gwiazdy, super przeboje i emocje aż do wielkiego finału. Na castingach jury wyłoni 36 wykonawców, którzy wystąpią w odcinkach eliminacyjnych. A wielki finał to tylko 6 z nich i walka o tytuł Disco Star. Dla setek wykonawców już sam udział w programie to wielki sukces, jednak najlepsi mierzą zdecydowanie wyżej. Występy przed milionami widzów to niesamowita szansa na olbrzymią karierę. Zobaczmy, jakie gwiazdy rozbłysły w poprzednich 4 edycjach. Jago Jań! Agnieszka Mordka! Zespół Erator! Grupa Refleks! Marzenia się spełniają. Zwycięzcy Disco Star występują na największych festiwalach disco polo. Więcej seksu! Moje życie zmienia. Kiedyś grali tylko dla siebie, a dziś ich piosenki podbijają listy przebojów. Skakuj na kolanka, może coś więcej niż bliższa koleżanka. W gwiazdozbiorze Disco Star błyszczą nie tylko zwycięzcy. Już sam udział w programie otworzył drzwi do profesjonalnej kariery wielu młodym wykonawcom. Ale żeby zostać nową gwiazdą, najpierw należy podbić serca jury programu Disco Star. Zakochała się w Disco Star od pierwszego wejrzenia i jest mu wierna przez wszystkie edycje. Shazza! Lepiej nie wchodzić mu w drogę, ale jeśli pokażesz moc, to zostanie twoim największym fanem. Lider zespołu Weekend, Radek Liszewski. Wystarczył jeden przebój, aby cała Polska oszalała. A potem przyszły kolejne i Polska oszalała jeszcze bardziej. Po raz pierwszy w jury Czadoman. Disco Star i on to jedno. Legenda disco i gospodarz programu, który swym złotym głosem rozstrzyga wszelkie spory. Lider zespołu Boys, Marcin Miller. Na casting w Białymstoku przyjechali młodzi wykonawcy z całej wschodniej Polski. Aby rozładować stres, panowie prężyli muskuły, a panie trenowały uśmiechy. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawę, o jaką stawkę toczy się walka i że o ich być albo nie być w programie zdecydują największe gwiazdy disco. A z nami jest uwaga, uwaga, posiadacz złotego głosu, czyli Marcin Miller! Jest z nami również nasz juror, czyli Radek Liszewski. Brawo! Mamy też specjalne wsparcie w postaci naszej trenerki wokalnej Magdy Niewińskiej. Ale to nie wszystko. Jest z nami mężczyzna, który mieszka tutaj, w Białymstoku. Gwiazda disco polo. Robert Sasinowski z formacji Skader. Robercie, na szybko. Czy to właśnie tutaj, w Białymstoku, poznamy nową gwiazdę disco polo? Jestem pewien, że tak. Jest tu masę utalentowanych ludzi. Trzymamy za nich kciuki. Kochania, teraz oficjalnie mogę ogłosić, że rozpoczynamy 5. edycję programu Disco Star! Cześć! Siema! Zapewne już znacie mnie z poprzedniej edycji. Poważnie? Tak. To kto ty jesteś? Jak to kto? Sylwek Eksterwański, jak to? Właśnie. Nie poznajecie mnie? Yo, yo! Sylwester Stallone. Zgadza się. No co zaśpiewasz? Zaśpiewam piosenkę Jak na imię ta dziewczyna ma zespół Topless z 2005 roku. Zgadza się. Pozdrawiamy Marcina Siegińczuka. I ja też pozdrawiam w imieniu ekipy programu Disco Star. Startuj. Proszę Znamy. Bardzo. Raz, dwa, trzy, yeah! Chociaż widziałem ją raz, w pamięci mej pozostała. Czarujący uśmiech, przepiękna twarz, to co trzeba na miejscu miała. Nie znam imienia jej i nie wiem gdzie jej szukać. Być może właśnie w chwili tej piosenek moich słucha I wszyscy, jak na imię ta dziewczyna ma, takich oczu się nie zapomina. Będę pytał, może ktoś ją zna, będę szukał, może to ta jedyna. Warta jest szukania, warta zakochania. Może ty ją znasz, taka śliczna twarz. No stary, ty masz moc. Czy jesteś osobą bardzo barwną? Jesteś osobą, którą na pewno się pamięta. Z tych wszystkich uczestników, którzy przychodzą do programu Disco Star, naprawdę można wymienić kilka, które się zapamiętuje. Jesteś ty na pewno... To prawda. Tą właśnie w tej grupie tych ludzi zapamiętanych. Natomiast powiem ci tak, no tutaj progresu jakby nie widzę, ponieważ pamiętam ciebie, jak ty śpiewałeś. Ty śpiewasz po prostu poprawnie, śpiewasz ładnie, jesteś duszą towarzystwa, prawda? Tak jest chyba. Tak, to prawda. Rodzinie. I poza tym mam kolejne pytanie do ciebie. Do mnie? Tak, kolejne. A tym razem już inne. No ja się boję. Ale tym razem dotyczy twojej piosenki Koleś z Bety z zeszłym roku. Dlaczego taką piosenkę musiałeś nagrać w takim stylu boysbandowym? Czyżby lata 10. znowu są w modzie? Jak to jest? Nie no, po prostu wiesz, kasy... Trzeba troszeczkę było kasy zarobić, no i taką piosenkę zrobiłem. Myślałem, że to wiesz, trochę zarobi więcej, no i... No ale prawdę mówiąc, fajna piosenka, taki w stylu Backstreet Boys lata 10. Ale nie wiedziałem, że koledzy tancerze też potrafią wokalnie śpiewać. Tak było pewnie w przypadku z piosenką, czy nie? Stary, są takie aplikacje studyjne są, że tam w zasadzie każdy może to śpiewać teraz w tych czasach. Zatem... Ale przed nami niestety, przed nami się śpiewa tutaj, co? Możesz to potwierdzić. Tak, to prawda. Jesteś niesamowity, jesteś królem karaoke, na pewno, jestem tego pewien. A skąd ty, Radek, wiesz, że jestem królem karaoke? Bo widzę po tobie i po twoim nastawieniu do życia, jesteś bardzo pozytywny, jesteś duszą towarzystwa i na pewno jak macie jakieś imprezy, to jesteś królem karaoke, prawda? No tak się składa, prawda? Że w Piwiarni Podlasie prowadzę karaoke razem z Jarkiem Rękiewiczem. Widziałeś. Trzymaj się. Do zobaczenia, cześć. Dzięki, cześć, pozdro. Cześć. Robert, oglądałeś poprzednie edycje, jakie oceniasz, jak oceniasz w ogóle nasz program? Słuchaj, jest to fajna inicjatywa, ponieważ wyławia nowe talenty, a taki zastój na rynku jest niefajny. Zawsze ciekawie jest, jeżeli pojawiają się nowe twarze, nowe pomysły, no czasami zabawne interpretacje, wiesz, naszych piosenek. No i w sumie bardzo fajnie się to ogląda, także życzę widzom bardzo miłych wrażeń w kolejnej edycji. Trzymamy teraz bardzo mocno kciuki za wszystkich tych, którzy startują w castingu. Oby szukamy gwiazdy, szukamy gwiazdy. No właśnie, szukamy gwiazdy. Mam nadzieję, że poznajmy ją właśnie tutaj w Białymstoku. Wolność moja kochana, wolność moja jedyna. Matka zapłakana czeka na swego syna. Wolność moja kochana, wolność moja jedyna. Matka zapłakana czeka na swego syna. Stary, ty śpiewasz, tonację, wszystko łapiesz. Strzelone w... No i były emocje? Troszeczkę. Było miło wykonać przed państwem taki kawałek. No nie mam doświadczenia, nie mam oceny. Ja tylko ci powiem, że bardzo mi się to podobało. Co nie znaczy, że jest to akurat już warunkiem, że przejdziesz dalej. Rozumiem. To było bardzo miłe, bardzo fajne. Fajne jest to, że... Pozytywne bardzo. To... Że przychodzi facet, tak, tak. Mąż, ojciec... Zamiast siedzieć w domu, to on tutaj po prostu chce pokazać, że też ludzie, nie bójmy się tego, młodzi inaczej, też chcą się bawić i też chcą pokazać. Miło usłyszeć takie słowa. Mam na imię Wiola, mam 21 lat. Na co dzień studiuję pielęgniarstwo. Od dziecka chciałam pracować w zawodzie medycznym, zawsze chciałam pracować z ludźmi. Najważniejsza jest ta satysfakcja z tego, że mogę pomóc komuś, nie tylko sobie. Muzyką zarazili mnie rodzice. Tata grał na gitarze, spotykaliśmy się razem w małym pokoiku. Grali na dwie gitary, ja jako mała dziewczynka śpiewałam razem z nimi. Kiedyś grywałem, dlatego ona przejęła i syn przejął po mnie to wszystko i jakoś sobie radzą. Wiola jest najenergiczniejszą osobą, jaką znam. Ambitna, żywiołowa, perfekcyjna w tym, co robi. To, co robię w życiu, robię nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi. Więc jeżeli moja muzyka da jakąś radość ludziom, to jak najbardziej chcę to kontynuować. Muzyka dla mnie myślę, że to jest wszystko. Może się jej uda, czego jej bardzo życzę. Ja kocham ciebie tak, jak niebo kocha ptak i nigdy nie przestanę, bo ty jesteś moim snem, dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Dobra. Nie ma co cię męczyć. Chcesz coś powiedzieć od razu? Tak. Jak używasz tych to niekoniecznie zawsze one są fajne. To pamiętaj. Tak. Pamiętaj o tym. Pochodzisz z? Spod Szczytna, studiuję w Suwałkach, ale przyjechałam dzisiaj spod Grajewa. Szczytno, Grajewo, teraz Białystok. A przyjedziesz do Warszawy? Jak będzie trzeba, to jasne, że tak. No to ja bym cię zaprosił. Naprawdę? Mhm. Witamy ciebie w Warszawie na castingu. Dziękuję. Trzymaj się. Udało się, udało się, udało się. Mamy pierwszą uczestniczkę 5. edycji programu Disco Star. Moja droga, co czujesz? Chodź tu do mnie bliżej. Kamień spadł mi z serca, naprawdę. Tam było tak strasznie... Jak strasznie? Oni cię tak miło przywitali. Oczywiście, ale ten stres tak człowieka zżera, że... Mam nadzieję, że w Warszawie już będzie inaczej. Nie wierzyłam wróżbą, czarny kot to żaden... W naszym programie Disco Star połączenie zdolności wokalnych z urodą bywa czasami rzadkością, a tobie się to udało wnieść jedno i drugie na naszą scenę. To jest duży plus za to wszystko. Ja się nie męczę i z przyjemnością na ciebie patrzę i cię słucham. Paweł, proszę. Dziękuję. Violetta Villas miała 7 oktaw, w których... gdzie w 4 brzmiała świetnie. Ty masz tylko jedną, która się zaczyna pewnie tak od C1 w górę i na dźwięku F brzmisz po prostu niesamowicie. Dawno nie słyszałem takiego wokalu. Masz płytką, ale... jest mega. Dobrze. Radek. Ja jestem na tak oczywiście. Magda. Dla mnie absolutnie miła niespodzianka, jestem na tak. Paweł. Czego nie dopowiedziałem, pomimo wysokich szpilek jesteś przyklejona do sceny i to jest fajne, jestem na tak. Dziękuję. Witamy w programie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cała paleta osobowości na castingach do naszego programu. Przed nami uwaga, uwaga, krótka przerwa. Wracamy już za chwilę, a po niej kolejne niespodzianki. Disco Star. Tylko z nami na castingach do 5. edycji programu Disco Star niezwykłe, przepiękne wsparcie formacja Top Girls, czyli Paula, Justynka i Angelika. Dzień dobry! Cześć! Słuchajcie, 1/3 formacji Top Girls to kobieta z programu Disco Star. Byłaś, Justyna, w której edycji? Trzeciej! To było 2 lata temu, kochani, 2 lata temu, ale przychodząc tutaj dzisiaj mam te same emocje, ścisk w piersi, ale no jest fajnie, no wspomnienia. No. Tęsknisz? Tęsknię! No. To był piękny czas, moi drodzy, od Disco Stara do pięknych scen, do Ostrudy, do różnych festiwali razem z formacją Top Girls. Paula to jest kobieta z Białegostoku, więc dzisiaj jesteśmy u ciebie. W Białegostoku rządzi polska muzyka disco? Rządzi, słuchajcie, to jest niesamowite, bo na Podlasiu ta muzyka tak króluje, że wszędzie to po prostu disco rozbrzmiewa, naprawdę. Nazywam się Daniel, przyjechałam z Łysek, spod Białegostoku. Chciałbym zaprezentować piosenkę Orgusa Twój jeden szept. Czekaj, Daniel, jesteś spod Białegostoku. Co porabiasz pod tym Białym Stokiem? To chcemy wiedzieć. Na co dzień jestem bezrobotny, szukam pracy. Chciałbym się załapać dziś jako DJ. A masz jakieś w tym doświadczenie? Grałeś gdzieś jako DJ? Ze znajomymi coś tam, na imprezach. W ten sposób? A tak. Śpiewasz jakoś tak? Lubię śpiewać i coś takiego. I DJ-ować, i śpiewać muzyki disco polo. Słuchaj, a coś tego, jakieś ruchy, przytańczysz trochę? Coś przytańczę, tego, no oczywiście. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, czekamy, oglądamy, słuchamy, podziwiamy. Proszę bardzo, Daniel. Mówisz mi, to nie takie proste, to nie wszystko załatwią słowa. Tylko wymówka twoja. Jestem gotów, by podjąć grę. Wiem to doskonale. Myślisz tak, dla mnie to pewny znak. I już wiem, co będzie dalej. Twój jeden szep, szczury gest. Mi wystarczy jedno słowo. Od razu wiem, czuję się. Już zaczynam żyć na nowo. Dziękuję bardzo. Czapeczka, okulary, stylizacja, wszystko okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Trema chyba ogromna, co? No nie, troszkę nie jest trema, ale się nie stresuje. No tak ci drży ręka, nie? Ja wiem, bo czasami drży, jak się zdenerwuje troszkę. Nie stresujmy chłopa. Tak. Okay. Poduczy się jeszcze, potańczy trochę i w następnym castingu pokaże klasę, prawda? W porządku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, trzymaj się, hej. Cześć, papa. Cześć. Siema, ziomuś. Jak to jest z tym Białymstokiem? To jest faktycznie stolica muzyki disco, to właśnie tutaj jest najwięcej talentów disco-polowych? Słuchaj, są dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka podlaska, białostocko, tutaj Bielsk Podlaski i okolice. Druga szkoła jest taka warszawsko-sochaczeska. Ja oczywiście jestem absolwentem tej szkoły podlaskiej, białostockiej i oczywiście twierdzę, że stolicą polskiego disco-polo jest, było i będzie Podlasie i oczywiście Białystok. Siedzę teraz sam, szare myśli zaplątany. Ile lat cię znam? Z tego dziś nie pamiętamy. Byłem zawsze, gdy świat się walił ci na głowę. Pomagałem ci i nie chciałem nic, ale teraz tobie powiem. To nie przyjaźń, tylko pocieszałam, ocierałam twoje łzy. I tęskniłem, i nadzieję miałem, że powiesz do mnie, że ty także kochasz mnie. Mogę powiedzieć śmiało, najpiękniejsze nogi w disco polo, moi drodzy. Oto Iza, oto ona. Jest z Białegostoku, czyli stąd, a dzisiaj ma zamiar stać się gwiazdą disco polo. Jak to dzisiaj będzie, powiedz mi, Iza? Wystrzałowo, mam nadzieję. Jest treści, powiedz mi, bo tak chowasz się troszkę z tymi kwiatami, za kulisami tego castingu i tak chyba się trochę obawiasz, co? Tak. Tutaj jak siedzę jest w porządku, ale na pewno jak wyjdę, to będzie... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No bo coś fajnego. Trochę słonka w tym szarym dniu. Miło mi. Dobrze, przedstaw się. Nazywam się Izabela Bielecka, jestem z Białegostoku. Izabelo. Słuchaj. Bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że ładnie zaśpiewasz. Daj Boże. No to daj Boże. Co nam zaśpiewasz? Piosenkę zespołu Make pod tytułem Dotknij mnie. Dotykajmy, prosimy. Proszę. Patrzysz, stoję ja w twojej głowie. Biją się myśli, gdybyś dał mi jakiś znak, to odpowiem. Niech twój wzrok dosięga mnie, twoje serce niechaj płonie, między nami przestrzeń jest, czekam na gest. Dotknij mnie, niech płonę, dotknij mego ciała. Dotknij mnie, chcę tego, wow, wow, wow. Raz jeszcze, dotknij mnie na nowo. Dotknij mnie skończoność, dotknij mnie, gdy tego chcę. od momentu, jak tylko zaczęłaś, tam, wiesz, gestykulować, tam mimika, starała się, wiesz, siedzieć w tej tonacji, to tak, wiesz, i z takim pazurem śpiewanie, to jest wszystko było na plus. Naprawdę wszystko na plus. No nie ustrzegłaś się od pewnych, no tak, jak to mój szanowny kolega mówi, krzaczków. Tak. Ale to wszystko jest do poprawki, tak mi się zdaje. Ale takie krzaki to można wyciąć. Na spokojnie, wytniemy te krzewy i krzaki i będzie wszystko dobrze, bo wyglądasz fajnie, bije z ciebie dobra energia, zabawiasz ludzi, gdy się patrzy na ciebie, to jest przyjemne i masz bardzo ładną, ciekawą barwę głosu. Także ja jestem ciekaw, co ty tam w tej Warszawie byś zrobiła. I ja też. Witamy cię w Warszawie, pokaż klasę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Moją pasją jest śpiew i strzelectwo sportowe. Byłam w kadrze narodowej, miałam brązowy medal na Mistrzostwach Polski. Strzelectwa nie da się do niczego porównać. To jest taka praca nad sobą, to jest taka rozmowa z własną duszą, wręcz bym powiedziała. To jest coś niesamowitego. Dla mnie to jest niesamowita miłość. Nie lubię, jak jest cisza w moim życiu. Wolę, jak się dużo dzieje, niż jak jest cisza. Chłopak wciągnął mnie w temat rajdów na pierwszej randce. Kręci mnie w rajdach adrenalina, ta prędkość, te wszystkie emocje. Lubię takie emocje, silne emocje. Śpiewem zajmuję się odkąd pamiętam, od najmłodszych lat, odkąd nauczyłam się mówić, to i też zaczęłam śpiewać. Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam, ale jednak no, mam ambicje na coś więcej. Kocham lato, kocham las, a w tym lesie, uwaliłaś to, co jest najfajniejsze w tej piosence, lekko zwiewne, no, powinno być takie la, 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 a tu tak na siłę. Tak. Starałam się bardzo, starałam się. Jak dla mnie za mocno troszeczkę. Radek, proszę. Wiesz co, ja sobie zrobiłem taką notatkę na twój temat. Nieważne jak zaśpiewa, chcę ją w programie. Niezwykła radość w sobie, idealna na scenę. Resztę można poprawić, tak naprawdę. Dziękuję, dziękuję ja tak bardzo. Głosujmy. Paweł. Waham się między 5 a 6, gdzie 5, nie 6, tak, ale jak Radkowi tak się to podoba i tak dalej, to sprawy po koleżeńsku przyjemności. Dam do szósteczka. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Madzia? Oczywiście, że tak. Dziękuję serdecznie. No ja chyba nie możemy mówić, ale powiem, że tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. W zasadzie czysta formalność z wielką przyjemnością, tylko ogłoszę, że witamy cię w programie Disco Star. Dziękuję wszystkim serdecznie. Proszę do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Mam nadzieję, że wygrasz ten program, ponieważ takich pięknych pań brakuje nam w branży disco polo. Co ty na to? No dziękuję serdecznie za tak piękne słowa. Ja to jestem pod wrażeniem w ogóle wszystkiego, co tu się dzieje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim. Ze mną, moi drodzy, wielka niespodzianka tej edycji. Formacja Baby Full. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawmy się. Nikola. Sebastian. Damian. No właśnie, moi drodzy, jesteście dziećmi Sławka Świerzyńskiego z formacji Bayer Full. Zgadza się. I teraz słuchajcie, nowe pokolenie Bayer Full, czyli Baby Full. Skąd taki pomysł w ogóle? Jak to ogarnęliście? No, trzeba było kiedyś odciąć tą pępowinkę i chcieliśmy spróbować własnych sił. Czy się uda? Mamy nadzieję, że tak. No zobaczymy, wszystko w rękach naszych kochanych jury. A dzisiaj to chyba będzie w ogóle podwójny stres i, moi drodzy, niezwykła akcja, ponieważ śpiewacie piosenkę taty. No, śpiewamy, jesteśmy w tym zespole od urodzenia, tak żartujemy. No, w związku z tym, no, musieliśmy zaśpiewać coś z tego repertuaru, dlatego też majteczki w klateczki. Lat mam 20, w mojej głowie nuci zgonie damski gór. Ja sama no przestania wciąż boję się, czy ty to rozumiesz, że wstyd mi i źle, gdy wreszcie zrozumiesz, co tak martwi nas, wy nigdy nie wiecie, że to pierwszy raz. Majteczki, trąbeczki, łoko, to, to. Niebieskie wstążeczki, oko, ho, ho. Wieluki staniczek, łoko, to, to. Majteczki, kropeczki, oko, to, to. Niebieskie wstążeczki, oko, Nawet się ukłonili zawodowo. Tak, 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 że to wszystko zawodowo, przygotowane. Tak, stylistycznie to jesteście tutaj na razie chyba numer 1. To jest typowa biesiadka. Wykonaliście ją perfekcyjnie i tyle. Kochani, to było smaczne, to było zgrabne, fajnie wyglądacie, jesteście przygotowani stylistycznie jak najbardziej na tak. I... tak. Wy śpiewacie już, nie? Po jakichś festynach, po imprezach czy coś takiego, nie? Jest taka, ja nie wiem, no miałem mówić fair, ja słyszałem tu, że jakieś rodzice i tak dalej, gdzieś tam zdałem, okej, ale mówię wam wprost, pani jest fajna, okej, mnie trochę drażni emisja pani głosu, pani wysoko śpiewa gdzieś tam, natomiast jest to tak rutyną zmarnowane, pani mogła robić całkiem coś innego. Wy jesteście poukładani, naprawdę, tylko wiecie jak to wygląda, taka, poczekaj, daj skończyć. Taka w przedszkolu jest kulka z dziurkami, z trójkątami, z kółkami, z kwadratami. I wy idealnie bierzecie ten kwadracik i wkładacie, bo tam jest jego miejsce. Trójkąt i wkładacie. Natomiast nie moja bajka. Scena jest dla każdego, jak Radek powiedział, brawo, fajnie, ja tego nie lubię, ale jestem na tak, bo nie mógłbym wam powiedzieć nie. Jeden dobrze, minusik, jeden ale witamy w programie Disco Star, dziękujemy, cześć! Dziękujemy bardzo. A z nami gość specjalny, Sławek Sierzyński, formacja Bayer Full, dzień dobry. Dzień dobry, no, witam państwa serdecznie. No, to się nazywa wsparcie, moi drodzy, legenda muzyki disco u nas w Disco Starze. Sławku, jaka jest twoja opinia na temat programu Disco Star? Wiesz co, to jest takie wyławianie talentów, mnie się to bardzo podoba, aczkolwiek widzę, że niektóre osoby, które oglądam wszystkie odcinki, wszystkie edycje i wszystkie poszczególne etapy, chyba nie wiedzą po co przychodzą, wiesz, no ale śpiewać każdy może, jak to niektórzy mówią, ale to co słyszę dzisiaj, to ci, którzy już przeszli tę eliminację, tak, no to mają kawał głosu, fajna piosenka. Disco Star to 3 kropeczki. To szansa na sukces przede wszystkim i szansa na dużą estradę, to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo, Sławek Świeciński, grupa Bayer Full, a my teraz wracamy do sali przesłuchań. Rafale, co zaśpiewasz? Boys, jesteśmy muzą niestety bez podkładu, bo nie można było znaleźć. Marcin nie chciał dać. Nie, ja nie daję. Bardzo dobrze. Nie udostępnił praw autorskich. Ja też nie daję. Co wy gadacie? Skąpi duszę, skąpi. Nie skąpi. Próbujemy tak pojechać. No trudno. Namalowałbym ciebie całą, jak Bóg stworzył, całkiem nago, kolorowymi farbami. Ująłbym to, co między wierszami. Krople z pędzla kapią nad tobą, moją muzą rozanieloną. I od słupek aż po czoło maluję ciebie tak kolorową. Dobra, dzięki. Ty masz taki kawałek? Naprawdę masz taki kawałek? A, mam. Dzięki. Ale poczekaj, halo, poczekaj. Nie, oni śmieją się ze mnie. Tak, się śmieją. Było tak, to idę. Nie, naprawdę masz w piosence kapie ci z pędzla? Dobra, dobra. Ty jesteś moim marzeniem, ja tego chyba nie zmienię, bo ciągle myślę o tobie i nic z tym już nie zrobię. Wiem, że to jedno jest pewne, że kocham, żyję i blednę, choć czasu pewnie nie cofnę, to jedno wiem, chciałbym dać ci serce ze szczerego złota, chcę cię jeszcze więcej, dla mnie tęsknota. Chciałbym ci przychylić wszystkie skarby świata, żebyś ze mną była dni, miesiące, lata. Fajny numer. Coś mi przypomina. Powiem ci tak, wiesz co, od razu powiem, że nie wezmę cię tylko z tego względu, bo jesteś bardzo przystojny. No cóż. Ale pewnie Magda by cię chciała. Oczywiście, żart. Porozmawiamy o tym. Jeżeli mogę, to ja zacznę. Masz fajny fajny, ciepły, szeroki, takie szerokie spektrum w tym wokalu, tak jak lubię, bawisz się tym wokalem i nie tłoczysz go jakoś tak na siłę, tylko fajnie tak dozujesz. No. Dla mnie się słuchało tego przyjemnie. Madziu, proszę. Ja powiem tak a propos tego, czy Magda by chciała. Pewnie, żeby chciała takiego pana jak pan, ale ponieważ ja dzisiaj mam obowiązek, zresztą całkiem przyjemny jestem w pracy, więc nie mogę się rozpraszać. Proszę mi wybaczyć, może innym razem. Dzisiaj przystępuję do werdyktu. Pan śpiewa, natomiast nie do końca mnie ten pana śpiew dzisiaj przekonał i porwał. Dobra. I to tyle na ten temat. Paweł. Dziękuję. Panie Danielu, pan nie oszukuje. Pan jest dla mnie na tak, proszę pana. No, oczywiście były tak, może żeby nie powiedzieć czarne punkty, ale szare punkty w tym wokalu. Natomiast ja widzę tak tyle fajnych takich plusów, że chcę się po prostu na pana patrzeć. Chcę się na tej scenie, tak? Chcę się słuchać pana. Po prostu fajnie. Ja to pominąłem, żeby nad nie rozgrzebywać. No ja Marcin jestem na tak. Paweł. Tak. I Madzia. Proszę pana, no więc jeżeli pan jest taki pracowity, jak pan jest przystojny, to ja panu ci daję mój kredyt zaufania. Voilà. Ode mnie, no i tak. Dobrze. 3 razy tak. Panie Danielu, witamy w programie. Będzie pan mógł spróbować swoich sił, powalczyć, zobaczyć to od środka, jak to się tutaj wszystko odbywa. Dziękuję witamy bardzo. W programie. Do zobaczenia, hej. Rafał Grynczel. Sokółki jestem. Co robisz w tej Sokółce, powiedz nam? Co ja robię? A, mieszkam. Mieszkam, co mam robić. A tak to chodzę sobie po mieście, tak. Na karaoke chodzę śpiewać. Tak? To tak, twoja pasja, hobby. Czym się zajmujesz na co dzień, powiedz może? Ja pracuję. Gdzie? W lesie. Sorry, ale tak to zabrzmiało, że wiesz, no, wiem o co chodzi. Pracuję jako robotnik leśny. No i fajnie, no, żadna praca nie hańbi. Wycinka, coś tam, takie sprawy, prawda? Tak, tam przy metrach, przy drzewie. No. Ciężka praca? Ciężka, bardzo fizyczna i wymagająca mocno. Ale widać, to wiesz, dla ciebie to akurat służy, wiesz. Kobiety to lubią. Kobiety lubią, tak. A jeszcze jak dobrze zaśpiewasz, to już w ogóle będzie... Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. No to co nam zaśpiewasz? Ja zaśpiewam Joker i Sekwent, Kocham cię najbardziej. Joker, Joker, tak? Nie, Joker, Joker. Aha, i Sekwent, Kocham cię najbardziej. Okej. Jedziemy. Ciągle się mówi, nikt nie jest idealny. Też tak myślałem, zanim zobaczyłem cię. Ten uśmiech niebanalny. Ciągle myślałem, co mam zrobić, by cię mieć. Hej! Powiedz, co cię znajdzie, kiedy zgubisz się. To rozgrzeje serce, krótkim kocham cię. To da miłość, to da ci wsparcie. Dobrze wiesz, że kocham cię najbardziej. Dzięki. I co ty na to? Znaczy, ja powiem tak, że fajnie jest patrzeć na że takie ktoś się bawi muzyką, barwne, nie? Tak, bo to jest taki, wiesz, od razu i ty nabierasz takiej ochoty do życia. A powiedz szczerze, co? Łatwo jest wyjść na scenę i... O nie, powiem, że nie. Co byś wybrał? Co ja bym wybrał? Scenę czy pracę w lesie? Nie, no to wiadomo, że pracę w lesie. Ale czekaj. To i to. To i to. Czyli kochasz przyrodę. Dzielił pracę z disco polo, ze śpiewaniem. Czyli byłbyś taki... O, teksańska masakra piłą mechaniczną tak, w Polo TV. Ostry byłby chłopak. Chłopie, dla mnie jesteś fajnym facetem, zabawnym, takim wiesz, dużo energii w tobie, pozytywnej zresztą, co to się przekłada na to, że to się udziela, wiesz, i to jest przyjemnie na ciebie popatrzeć, przyjemnie z tobą obcować, podać ci rękę, nie wstydzić się, że się znamy, tak więc... To tyle, jeśli chodzi o twoją osobę. Ze śpiewaniem rób to dalej na karaoke. No. Trzymaj się ciepło. Cześć. Dzięki, heja. Kilka fantastycznych występów za nami, ale to, co najlepsze, po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami. Disco Star. 5. edycja programu Disco Star przyniosła mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich jest Disco Music Box. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Chodźcie ze mną. Uwaga, lecimy! I to właśnie w tym miejscu Kuba, czyli nasz tajemniczy głos, będzie zadawać pytania naszym uczestnikom. Kubo, jesteś tam? Jestem, Jacku. Czy pingwiny mają kolana? Myślę, że pingwiny nie mają kolan, ponieważ ich ciało kończy się zaraz przy stopach. Zrób minę bulldoga. Czy pingwiny lubią disco polo? Pewnie, każde zwierzę lubi disco polo. Z jaką gwiazdą disco polo chciałbyś spędzić najlepsze wakacje swojego życia? Tak, chciałbym najbardziej spędzić wakacje z Marcinem Millerem. Dla mnie to jest to największa według mnie gwiazda. W programie Disco Star to tak naprawdę Marcin Miller to jest dla nas, dla uczestników taki ojciec. Wymarzone miejsce na wakacje. Niedaleko, ale żeby było gorąco. Niestety czasu zawsze mam mało, więc zawsze wyjeżdżaliśmy z żoną do Egiptu. Zatem chciałbym, żeby gdzieś to było, jak czasu starczy, to po prostu jakąś wysepkę, odcięcie od telefonów, internetu i tak z 2 tygodnie po prostu tak sobie poleżeć, podpoczywać, popływać. Rozumiem, że twoją ulubioną figurą geometryczną jest trójkąt. Nigdy o tym tak nie myślałem, ale masz rację. Tak, moją ulubioną figurą geometryczną jest trójkąt. Jakie masz zamiłowania, zainteresowania, hobby? Głównie motoryzacja, sport. Grałem dużo w piłkę ręczną. A tu, że tu jesteś, to przypadek? Jest to zakład ze znajomymi. Znaczy, namówili mnie, usłyszeli jak śpiewam i namówili mnie w taki sposób, że jeśli uzbierają oni 100 lajków na Facebooku, to tutaj przyjadę i oto jestem. Czyli to taki wrobili cię po prostu, tak? Ale jesteś tutaj jakby też również z własnej, nieprzymuszonej. Również z własnej. No bo to tak troszeczkę dziwnie teraz zabrzmiało, bo ja nie chciałbym, wiesz, wolę ci zaoszczędzić już jakby tego, wiesz, tych stresów. No ale jak jest, to niech zaśpiewa. Co nam zaśpiewasz? Akcent, sonet dla miłości. Ballada. Proszę uprzejmie. Miłość zesłał nam los, a mnie obiecał raj. Byłem jak inny ktoś, z nadzieją na życie naj. Sonet, sonet, sonet dla miłości, choć poeci obiewani to nie raj. Powiem ci, jak to wygląda, wiesz, jak ja to obserwuję, to jest coś takiego, że nie będę wstawał, bo robi coś takiego i potem, wiesz, jakbyś zaśpiewał i masz to wszystko gdzieś. No i przegrałeś zakład. Znaczy, ja dla siebie wygrałem, jako że tutaj przyszedłem i wystąpiłem. Zabiorę cię na dziką plażę, gdzie złoty piasek i spada mel. Wyznam ci szeptem to, o czym marzę. Wyznam ci szeptem to, o czym śnię. Co mówisz? Kochana, wierzę, wierzę w miłość. Kochana, wierzę, wierzę w nas. Dziękuję. Jeśli chodzi o Zenka, no to po prostu sparodiowałeś go. A to jeden Zenek już jest. To jeden i chyba już go raczej nikt nie powije i wiesz, nawet nie będzie, nie zbliży się do niego. Słuchajcie, tak obserwuję, że mnóstwo uczestników wykonuje piosenki Króla Disco Polo, czyli Zenka Martyniuka. Wiem, że za chwileczkę też masz zamiar wykonać piosenkę pod tytułem Kochana, wierzę w miłość. No właśnie, co takiego jest Zenką Martyniuku, że kochają go wszyscy i każdy chce być taki jak Zenek, a przy okazji śpiewać jego piosenki? Nie wiem, z Królem Disco. Król Disco, po prostu. Po prostu. Kochana, wierzę, wierzę w miłość. Kochana, wierzę, wierzę w nas. I to, co nam się przydarzyło, nie trwa po wieczny, wieczny czas. Wiatr się zaplątał w twą sukienkę. Co to będziemy chłopa męczyć? Dziękuję. Ja chciałem słuchać dalej, tylko że wiesz, no, inni czekają. Tak, tak. Wiesz co, fajnie wyglądasz, wiesz czego chcesz. Dobrze, dziękuję. podpisuję się pod tym, żebyś pojechał do Warszawy. Na razie tutaj ty jesteś numerem 2 moim takim, wiesz. Dobrze, dziękuję. Buźka, trzymaj się. Do widzenia w Warszawie. Główny casting w Warszawie. Obok mnie Karol Sikorski z Białegostoku. Siemanko. No właśnie, wygrałeś precasting w Białymstoku i dzisiaj jest ten dzień. Jak to będzie dzisiaj, powiedz mi? Mam nadzieję, że dobrze. To teraz pytanie od wszystkich kobiet z tej Polski. Czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę. A, drogie panie, no ale słuchaj, mam nadzieję, że ona za siebie bardzo mocno trzyma kciuki dzisiaj. Na pewno, na pewno. Pozdrawiam serdecznie. Jak ma na imię? Dorota. Pozdrawiamy Dorotkę. To jeszcze, słuchaj, musimy fragmencik piosenki, którą zaraz wykonasz na castingowym tutaj korytarzu wykonać. Specjalnie dla mnie i dla widzów. Fajna jest dziś ta dziewczyna, co piękne oczy ma. Fajna, cudna i jedyna, nie inna tylko ta. W jednej chwili, co stało się, swym spojrzeniem oczarowała mnie. Długie nogi i oczu blask. Pierwsza miłość i pierwszy raz, i pierwszy raz. Fajna jest dziś ta dziewczyna, co piękne oczy ma. Fajna, cudna i jedyna, nie inna tylko ta. Dla niej mógłbym wszystko zrobić, nawet poświęcić się. Ogień największy skoczyć, podarować to co chcę, podarować to co chcę, podarować to co chcę. Dziękuję. Bardzo przyjemnie i fajnie się ciebie słucha. Masz, kurde, coś w tym wokalu takiego, że to sprawia radość i chociaż, wiesz, dziękuję, wyglądasz jakbyś chciał z tej sceny uciekać przez chwilę, czy przez cały czas nawet. No to ty, no ja zdaję sobie z tego sprawę, to wokalem nadrabiasz. Także ty, Madziu, proszę bardzo. Oczywiście zgadzam się z Radkiem. Wokalem nie tylko nadrabiasz, ale tym wokalem potrafisz czarować, bo śpiewasz delikatnie, ale płynnie, swobodnie. Natomiast rzeczywiście tu się zgadzam z Radkiem, że zabrakło mi takiej pewności w tobie, wiesz, naprawdę takiego więcej czadu. To już nie jest precasting, tylko casting i może dziwnie to zabrzmi, ale ja bym chciał tu zobaczyć kogoś. Oczywiście bez obrazy. Chciałbym zobaczyć kogoś, za którym stoi aura niespodzianek, aura, taki worek, z którego można wyciągać i wyrzucać. Ty nam się odkryłeś od razu i dla mnie to jest stanowczo za mało. Po prostu. Przepraszam. Dziękuję. Tutaj będę po stronie i Magdy, i Radka, bo jakoś to mnie zachwyciło. Okay. Może tak, inaczej. No nie zachwycił, ale napisałem sobie, ale ma to coś. Czyli coś tu w tobie jest. Czyli ty widziałeś to coś. Tak, no okay. Jest... Może jestem ślepy, może ja nie widziałem. Nie, masz inne kryteria. Też trzeba to uszanować. Okej. Okay. Ja ciebie widzę w programie. Jest, udało się. Ale były emocje, co? No były, szczególnie tu wśród jurorów. Czułeś? Byłeś pewien, że przejdziesz, czy raczej miałeś takie mieszane uczucia? Nie do końca, nie do końca. Różnie. No ale się udało. Udało się. I co, myślisz, że ten program odmieni twoje życie? Może już coś się zmieniło? Myślę, że coś w niebieskim stopniu na pewno poprawi. I no cóż, widzimy się dalej. Zawsze myślałem, że żaden kolor oczu nie zaskoczy mnie. Były czarne, brązowe i zielone. Piosenki u nich śpiewane. A jednak przyszło mi spojrzeć w takie niespotykane. Niespotykany kolor oczu masz, a czas oderwać wzroku dziś nie mogę. Takie nietypowe, oliwkowe, tylko chcę je mieć. Myślę, że już starczy. Ilona Stasinkiewicz, 20 lat. Pochodzę z Hajnówki, obecnie mieszkam w Warszawie. Co robisz w tej Warszawie, powiedz? Pracuję i wyprowadziłam się tam, żeby zacząć na nowo życie, nie siedzieć w małym miasteczku, tylko żeby móc się realizować. Tam są wiele większe możliwości. I to wszystko po tym właśnie castingu, tak, Disco Star. Disco Star właśnie tak odmieniło życie, naprawdę. No, to dobrze. I 10 kilo mniej. To była wczesna, ciepła wiosna, słońcem pijana i radosna. Dni, kiedy myślisz, co się dzieje, dlaczego świat pięknieje. Z czym do nas tutaj przyjechałaś? Dzisiaj zaprezentuję piosenkę Diany, Tylko ty. Tylko ty, Diana. Proszę. Powiedz mi, jak to jest, że wystarczy twój mały gest, aby w serce me biło tak mocno jak wtedy, no wiesz. Nie żal minionych lat, choć niekiedy nas dzielił świat. Twoje listy pisane z daleka na pamięć już znam. Tylko ty, jedynie ty i więcej nic. Życie całe wypełniasz mi co dzień, co noc. Tylko ty, jedynie ty i więcej nic. Jak nadzieja dodajesz mi sił, w twych rękach mój los. Czy jesteś chora, zmęczona, coś takiego? Nie. Nie. Masz taki po prostu taką barwę głosu. Tak. No i bardzo dobrze, że masz taką barwę głosu, bo jest niezwykle ciekawa. No co ja mogę więcej powiedzieć? No dziewczyna śpiewa, wygląda, śpiewa, no to... No widzisz, śpiewasz dobrze, to nie ma co tutaj, wiesz, ukrywać. I po prostu to nawet lepiej niż dobrze. Bardzo dobrze. Zatem widzimy się w Warszawie na castingu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Słuchaj, to jest wielki powrót twój do programu Disco Star, bo byłaś u nas w 4. edycji. Tak. Byłaś aż w odcinkach eliminacyjnych. Doceniasz tą szansę, którą ponownie dali ci nasi jurorzy? Tak, oczywiście. To dało wielką motywację, żeby przyjść tutaj ponownie, do czego wszystkich oczywiście gorąco zachęcam i aby wyjść jeszcze wyżej. Słuchajcie, ale Ilona, pamiętam, śpiewała program Disco Star takie smutne piosenki, w ogóle takie dołujące, a dzisiaj energia będzie. Tak, będzie. Śpiewam Lili jeszcze więcej, więc będzie moc i power. Ale słuchaj, obserwujecie tak w ciągu roku i bardzo się zmieniłaś. Jesteś bardziej pewna siebie, jesteś szczęśliwsza, to prawda? Tak, oczywiście i to właśnie między innymi dzięki programowi Disco Star. Zabawa trwa, DJ pięknie gra, wszystkich niesie znów kroki rytmu już, góry niosą cię, szalej jak we śnie, wyżej ręce rusz i jest pięknie już. Hej, wszyscy razem w górach, wszystkie ręce, hej, jeszcze chcemy, chcemy jeszcze więcej, hej, krok do przodu. Ja tego nie rozumiem. Masz kawał głosu. Jak to jest możliwe, że można czuć tak muzykę i tak nie czuć, że się tak fatalnie fałszuje? No bo były boki. Przywalałaś za mocno, naprawdę tak jest. A mi jest zawsze przykro, jak fajne dziewczyny atrakcyjne, które tak mi się pięknie komponują na naszej scenie, niestety robią takie rzeczy. Ćwiczyłaś chociaż przez chwilę, przez ten rok? Tak, oczywiście. Ale chodziłeś na lekcję wokalu? Nie. No właśnie, no i nie masz techniki, bo ty głos masz, tylko nie masz techniki śpiewania. Dlatego są boki i dlatego nie panujesz nad wokalem. To jest moje zdanie. Paweł. Ja dałem ci 6 punktów, co świadczy o tym, że masz malutkie tak ode mnie. Mi to trochę brakowało takiej kobiecości, aczkolwiek jest to utwór energetyczny, taki dynamiczny, więc tutaj praktycznie trzeba było jakby na wesoło go zaśpiewać i z taką mocą. No i ta moc faktycznie wymykała się spod kontroli. 2 razy nie. Przychylam się do większości. Dziękuję. Trzymaj. Dziękuję. Marcin, byłeś rok temu na castingu tutaj w Białymstoku do programu Disco Star. Dzisiaj 5. edycja, wracasz. Niektórzy nazywali ciebie sobowtórem Jorgusa. No tak było, swego czasu, ale nie zostało to jakoś przyjęte do ogólnej takiej... świadomości znajomych? Tak. No to nikt ci nie mówi, słuchaj Marcin, jesteś podobny do takiego wokalisty z disco polo? Nie ma tego. To my pierwsi jesteśmy. Tak. Oto on, Marcin, do dziś jest podobny do Jorgusa. I dzisiaj śpiewa jaką piosenkę? Dzisiaj? Nie wiem nawet. No chyba żartujesz, no czekamy na przesłuchanie. Nie umiesz... czekamy, to zobaczymy co będzie, tak? Miałem nie przyjść. Dlaczego? Miałem nie przyjść... Po prostu jakoś już mnie tu nie ciągnęło. Zaczyna się, no kurde, znowu zaczynasz, no. No przecież stary, ty masz przyjść, zaśpiewać fajnie i przejść dalej, no jaki to... Miałem nie przyjść, ale przyszedłem, koledzy namówili, no okej, a cappella. Ale to sam nie czujesz, że powinieneś tutaj być? Nie masz takiej ochoty pójść dalej? Robię to, co robię, po swojemu i mi to jakoś starcza. No to dobra, zobaczymy, czy to wystarczy na ten moment. No prosimy. Będziesz moja na zawsze, głośno krzyczeć o tym chcę, że z tysięcy jedyna, Tylko ciebie jedną będę mieć, dobra. Będę mieć. Dobra. Pierwsza część refrenu z... Znaczy ja przy 10 już w fałszu przestałem liczyć. Nie możesz przychodzić tutaj tak, wiesz, od niechcenia lekceważąco, no bo tak troszeczkę się czujemy, no przecież... Znaczy może nie tyle lekceważąco, ale, no ja wiem, ale po prostu... miałem nie przyjść, ale se przyszedłem, no dobra, przyszedłem. No bo znaczy tak, przyszedłem zobaczyć, co tu tak się trochę, dzieje. Tak trochę to wygląda, i dopiero wiesz, po namowie... No nie masz jakiejś aranżacji, żebyś... Nic, naprawdę. Chyba że coś znanego jest no, na wierzchu, nie ma problemu. Nie, no bo trzeba się traktować poważnie, no to stary, przychodzi, no tak jak wszyscy z oczu, no wszyscy czekają i ja wiesz. To już mam dość takiego już traktowania. Czyli nie. Ale no nie, nie, no nie. Czyli nie. No dobrze, nie. Dziękuję. Trzymaj się. Niczym łowca obserwuję, plan klaruję, nie prosznuję. Wzrokiem zdzieram i rozbieram te seksowne ciężki te. Dziś wieczorem będziesz moja, twoje ciało od to woła. Chodź tu kiciu, zakryć pupą, Boże, jakieś ciebie cudo. Chodakowską wciąż trenuję, modne ciuchy wykupuję. Bez kolacji, żeby w kieckę zmieścić się? Chyba śnie. A ty bachy masz spocony, spodnie lekko przywrócone. Proszę podejść na chyluszko, coś ci szepnę, me serduszko. Jest to głupia piosenka, sorry, ale powiem to. Jest to głupia piosenka, ale znając historię muzyczną, głupie piosenki się sprzedawały. Nie wiem, co mam tam dalej powiedzieć. Dobra. To może ja, jeżeli mogę. Proszę. To znaczy tak, powiem, że plusik za aranżację, za pomysł, bo to było, przynajmniej dla mnie, to było bardzo ciekawe. To było inne niż codzienność, niż to, co nas otacza i dlatego mam wielkiego plusa dla was. Tak. Mnie tym wykonaniem dzisiejszym zmęczyliście. Paweł. Powiedziałem delikatnie, że piosenka jest głupia, jesteście inni. Pozytywnie, że piosenka jest głupia. Zobaczymy, no są cuda, może wam się uda. To ja no tak będę, takie delikatne, jak reszta, to i ja, może się przykleję. Dwa razy tak, jeden raz na nie. Głupia piosenka, głupie piosenki się sprzedają i to jest, ja jestem też tego zdania. Ja bym chciał was widzieć w programie i no i daję wam plusa i po prostu i widzimy się w programie. Jest! I co? Szczęśliwi? Bardzo, bardzo. Jurorzy cudowni, więc mieliśmy naprawdę szczęście. Cudowna atmosfera. Polecamy dalej kolejne osoby, żeby brały udział. No dobra, ale spodziewaliście się tego, że się uda? Jakie macie teraz plany? Czy musicie rzucić pracę, czy musicie rzucić szkołę? Co się będzie działo? Nie, po pierwsze musimy zaskoczyć jurorów czymś nowym, czego jeszcze nie było, dać z siebie wszystko i po prostu... Żeby nie byli nami znudzeni i pozytywnie zaskoczeni. Jesteśmy zespołem Mix. Mix. Duet Mix, tak? Dokładnie. Zaśpiewamy swój utwór Sobotni Melanż. Sobotni Melanż. Dobrze. Proszę bardzo. Skończył się już tydzień, weekend wita cię. Skocz szybko do klubu, parkiet porwie cię. Bawisz się z ekipą, łapiesz dobrą fazę. W tle gdzieś pęka szkło, dziś króluje bro. Daj radę na parkiecie, co by na to dziś powiecie. Drin za drinem się dziś leje, chyba zaraz oszaleję. Co ja robić teraz mam, świat wypije, radę dam. Ciężko będzie jutro żyć, lecz ja pragnę dzisiaj pić. No szacun za autorski utwór, za oryginalne wykonanie. No i przede wszystkim ile można słów wyśpiewać na jednym oddechu. W szoku jest. Ale chyba ty tu rządzisz, nie? W tym duecie. On mało ma do powiedzenia. Oh. Dobrze, no słuchajcie, no fajnie było, fajnie się tego słuchało. Jeszcze troszeczkę trzeba popracować, ale dziękujemy za przybycie. Trzymajcie się, papa. Ach, co za emocje, moi drodzy. Chyba wszystkim przyda się chwila wytchnienia. Przed nami krótka przerwa. Wracamy za chwilę. Disco Star. Witam, nazywam się Grzegorz Korzeniewski, występuję na scenie jako Neon. Zespół Neon to nie tylko ja, ale także mój tata, który razem ze mną występuje. Relacje z tatą są bardzo komfortowe. My wspieramy się nawzajem, rozumiemy się tak jak bracia, bo niektórzy nawet pytają się nas, czy wy jesteście braćmi? Ja mówię, nie, to mój tata. To już jest trzecia edycja. Idę cały czas swoją ścieżką. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie i coraz lepiej. Bardzo bym chciał wygrać Disco Star. Zależy mi także na promocji zespołu i swojej osoby. Myślę, że na pewno to się zmieni po tym programie. Odkąd Ciebie zobaczyłem, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość się sobie dało znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś. Że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez twe oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. To się nie da ukryć, ale tak się czujesz pewny swego, że aż przekombinowałeś trochę, przyznaj się. Dziękuję. Tak. No bo... Dziękuję. No właśnie dobrze, bo miałem tak, przekombinowałeś. Tak się pewnie poczułeś, żeby tutaj, wiesz, że już wyglądało ci, że jesteś urka, burka, król podwórka. No niestety no, dużo było nieczystych dźwięków, chociaż przyznaję, że emisję i wokal to ty masz, no chociaż no, ten numer... Zostaw ten mikrofon, bo aż tam trzeszczy. Telefon podeptałeś, nie wiem, czy wiesz. Tak. Z takimi hitami nie wolno kombinować. Ja wiem, że ty dobrze śpiewasz, bo to sam słychać było. Chociaż powiem ci, że ja nawet zapisałem sobie, że no, zacząłeś kijowo. Krzaków było bardzo dużo. Zacząłeś, no po prostu ja nie wiedziałem, co się dzieje. Czasami pokora się przydaje. Pokora się przydaje, bo jeżeli się poczujemy, wiesz, zwycięzcami na samym starcie, to zazwyczaj nigdy nie dochodzimy do mety. I tutaj taki zimny kubeł wody na twoją głowę oczywiście się przyda. W Warszawie nie kombinuj, zrób swoje, najlepiej jak potrafisz. Tylko nie w ten sposób, że wiesz, nakładasz kurteczkę, wiesz, jesteś lowelasiek i jestem tu najważniejszy. Nie, wchodzisz na scenę i masz ująć nas swoim wokalem, dobrze? Okay. Więc widzimy się w Warszawie na głównym castingu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No i nie kombinuj, tylko dobra, się przyłóż. Dobra, do zobaczenia. Okay. No hej, cześć. Z reguły występujesz z tatą, gdzie ci tata, powiedz mi? Ogólnie tak, trochę się tam pozmieniało. Tata powiedział, że już jest za stary, no i mówi młody, brnij tam w tą falę tej sławy i tak dalej. No i chciałem spróbować, tak, walczę o swoje marzenia. No właśnie, czyli dzisiaj pojedynczy Neon, ale słuchajcie, ja mam tutaj już piękne elementy świetne. Chcesz próbkę, tak? No próbka ale na pewno? Na pewno, chcemy to. Jakąś energię. Energia, 3, 2, 1, to się nazywa moc. Jedziemy! Nadeszła nowa moda, czy nie słyszałeś o nas? My tańcem się bawimy, w klubach mocno świecimy. Kochamy ładne panie, bo mamy niezłe branie. Dziewczyny jak królowe, bikini neonowe. Hej mała, umów się ze mną, nie pożałujesz na pewno. Ja tutaj dobrze się wożę, furą w różowym kolorze. Królową tańca bądź, bawi do rana. I tylko dla mnie taka roześmiana. Tańcz, baw się do rana, serce daj. Tańcz, baw się do rana. I tylko dla mnie taka roześmiana. Tańcz, baw się do rana, serce daj. No czekaj, może ma jeszcze parę kolorów na sobie? Nie, bo ja już oczy bolą, kurde. Okej. Jej, powiem ci kolej, jak ty zabłysnąłeś, to dawno tak nikt nie zabłysnął. Wyglądasz jak młody Trump po maturze troszeczkę, jak czapkę ściągnąłeś. Jak zabłysnąłeś, tańczyłeś naprawdę jak prawdziwy fajny tancer z uczuciem, takim wiesz, nie? Z tym feelingiem w rytmie i tak dalej. Natomiast często latałeś z wokalem, ale wiesz co, powiem ci, no tak zabłysnąłeś, że ode mnie będziesz miał za chwilę na tak. Ty masz taką pewność sceniczną i charyzmę i to jest bardzo cenne. Wiesz, dlaczego stoisz na scenie, ten twój wokal jest wspaniały i oczywiście wiesz, jesteś kompozytorem, autorem swoich utworów, więc wiesz, o czym śpiewasz i to jest fajne. No myślę, że to jest to, czego szukamy, tak myślę. I Radek, proszę bardzo. To zaniemówiłem, Magda. Przyrzekam, zaniemówiłem. To znaczy tak, no nie będę mówił tutaj o stroju, no bo okej, no gdybyś ty tak zaśpiewał, jak wyglądasz, jaki jesteś pozytywny, to ja bym nic nie powiedział, ale to dla mnie to wokalu no, prawie nie było w ogóle, no przecież no, mijałeś się za... Zresztą nie będę się znęcał nad tobą, po prostu wokal bardzo, bardzo słaby, no to w wielkim skrócie. Cała postać sceniczna jak najbardziej pozytywna, fajny freak. Grzegorzu, 2-1. Ja przychylam się do większości werdyktu, aczkolwiek czasami musisz się troszeczkę pilnować, żeby też ładnie zaśpiewać. Będę mniej tańczył. No coś, może, nie ma problemu, no ale tak jak, żeby ten wokal, wiesz, jednak płynął. To tyle, ale witamy w programie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki, cześć. Hej. Nie tańcz mniej, bądź sobą. Tak? Tak. Pewnie tak. Ćwicz i tańcz, tyle ile tańczyłeś. Jest takie przysłowie, że z tancerza wokalisty nie będzie i z wokalisty tancerza też nie będzie, dlatego wybierz jedno z tych i poświęć się w 100%. Ja proponuję jednak, żebyś został wokalistą, daruj sobie taniec, jeżeli brakuje ci oddechu. Co ty na to? Dokładnie. Daj czadu w kolejnym etapie. Na pewno. Do zobaczenia. Do zobaczyska, hej. A teraz mężczyzna, który wraca do programu Disco Star. Byłeś rok temu na castingach tutaj w Białymstoku. Krzysiek, witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie serdecznie, Marcin. Krzysiu, jak to dzisiaj będzie, powiedz mi? Powiem, że będzie to emocjonująca edycja, ponieważ zaśpiewam swoją autorską piosenkę pod tytułem Zakręcona. No to pięknie, czyli pamiętam, że rok temu wykonywałeś cover piosenkę na formacji Weekend pod tytułem Ona i Ona. Teraz swój numer. To jest numer taneczny, dynamiczny, jakaś baladka? Specjalnie dla was przygotowałem na tą edycję. No to koniecznie próbka w tym momencie jakaś, dla mnie i dla widzów. Zakręcona to właśnie ona, czy będzie ze mną w niebie? Nieznajoma, piękna, urocza, czy spełnisz me marzenie? Zakręcona. Poznałem dzisiaj piękną dziewczynę, lecz taki mały cud nigdy nie wierzyłem. Te kręcone włosy i ubrania dobrane, nie podejrzewałem, że coś tutaj jest grane. Zakręcona to właśnie ona, czy będzie ze mną w niebie? Nieznajoma, piękna, urocza, czy spełnisz me marzenie? Zakręcona to właśnie ona, czy będzie ze mną w niebie? Nieznajoma, piękna, urocza. No i teraz to będzie hit. Ale powiem ci, to będzie hit. Ja bym zrobił z tego hit. To nic, to wypisz, wymaluj, jakbym widział, wiesz, zespół Spontan, wiesz. Czyli taki zespół, nie, Boże. W ogóle mi się wydawało, że gdzieś słyszałem te pierwsze nutki. To nie jest czegoś zapożyczone? Chyba Spontan. To nie jest zapożyczone. No, ale pisane tak po prostu z myślą o targecie disco polo, ludziach disco polo. Jota w jotę po prostu, tak. Zwrotka, refren idealnie. Tak, dokładnie. Czy rozpisane tak, jak powinno być. Powiem ci tak, że nie pamiętam, o co tam chodziło z tobą rok temu, ale dla mnie to jest progres, kurczę. No. Cieszę się, że starasz się robić coś w tym kierunku, ale jak dla mnie to jest troszeczkę za mało. Rozumiem. Obiecałem sobie, że będę twardy, więc jestem twardy. Dobra, sorry, progres jest, ale jeszcze nie na tyle, żeby... Nie, no dobra, nic się nie stało. Ale wiesz co, naprawdę rób to, co robisz. No się bawisz tym wszystkim i... jest okej. Się bawisz tym wszystkim, wiesz, to jest tylko program. To jest te 2 minuty, które, wiesz, można się pokazać fajnie, bądź mniej fajnie, ale to przecież o niczym nie świadczy. Nie, nic się nie stało. Super, to właśnie takie podejście, wiesz, i to jest super. Dobra, to dziękuję bardzo. Się. Trzymajcie się. No hej. Hej. Cześć. Michael Michał, który już ma swój zespół, tworzy muzykę, dzisiaj przybywa na casting do programu Disco Star. Cześć. Cześć. No skąd ten pomysł? Ty Disco Star, jak ty już prawie jesteś Disco Star? Po prostu przyjechałem tutaj po to, bo dużo moich znajomych chciało po prostu, żebym spróbował jeszcze raz swoich sił, a że lubię wyzwania, nie lubię się poddawać i myślę, że dzisiaj się uda. Grasz jako Michael i masz już swoje teledyski. Jakie piosenki na przykład? 20 grudnia światło dzienne ujrzał mój najnowszy klip pod tytułem Ciągle mówisz nie. Aha, a tych największych hiciory, najbardziej pożądane przez fanów numery? No to właśnie ten numer w ciągu 2 tygodni osiągnął prawie na YouTubie 500 000 wyświetleń, no to z czego pięknie. To jestem po prostu aż w szoku i daje mi motywację do tworzenia kolejnych. Przyjechałem z małej miejscowości Cwaliny, okolice Białej Piskiej i zaśpiewam dzisiaj wam piosenkę Markusa Pi pod tytułem No i się zaczęło. A jak się nazywasz? Michał Wszeborowski. A ty byłeś już u nas? Tak, jestem po raz 3. u was. No właśnie tak coś tutaj kombinuję, że coś cię pamiętam. A powiedz mi jakieś, przypomnij się, jakieś występy, coś tam. Tak, coś z panem tam... na jednej scenie na mazurskim zakończeniu lata w tamtym roku występowałem. A gdzie to było? W Ełku. Kurczę, nie pamiętam. No nie dziwię się wcale. Mazurskie zakończenie lata? Zakończyłeś lato wzorowo. Nie, no chodzi, że pan tyle koncertów gra, także no skąd mógł mnie pan... Dobra, już teraz nie cukruj. Być może, wiesz. Blisko domu było. Dobrze, wiesz, no to... Ja już nie chcę nic wiedzieć, ty po prostu śpiewaj. Moja myszko, daj poklikać. Kusisz, potem znikasz. Co to ma być do cholery? A se krzycz bez bariery. No i się zaczęło. Lecimy na całego. Niech będzie tak jak chcesz. Przygasz światło, no i wiesz. No i się zaczęło. Lecimy na całego. Niech będzie tak jak chcesz. Przygasz światło, no i wiesz. Kurczę, mi się podobało. Fajnie te górki zaatakowałeś, te wysokie dźwięki, ale to no, przecież jest, no, śpiewasz, no słuchaj, na ten etap programu na pewno, wiesz, ja jestem na tak. Strasznie, strasznie dużo. Trening czy każdego dnia. Taki, wiesz, Cristiano Ronaldo, tyle, że w okularach, no ale jest okej, no. No nie, no, nasze tereny bardzo dobrze, zareklamowałeś bardzo dobrze, zaprezentowałeś się bardzo dobrze, zatem Michaelu, no widzimy się na castingu. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymaj się. Gratulacje! No i takie ciacha w Disco Starze, to mi się podoba. Jest radość? No jasne, że jest. A jest dziewczyna? Niestety nie ma. To cudownie, moje drogie, patrzcie jakie ciacho, jest wszystko, jest gotowe. Kici, kici miał, będę ciebie brał, będę chciał, będę miał, cały koci szał. Kici, kici miał, będę ciebie brał, będę chciał, będę miał, cały koci szał. Oh. Jak dla mnie, dostajesz ode mnie 6 i jestem na małe tak. No. Dobrze, dziękuję. W moim odczuciu to wykonanie było toporne, bez wyrazu. Nie przykułeś w ogóle mojej uwagi. Szacunek za to, że się przygotowałeś, że potraktowałeś to poważnie, bo mamy tu artystów, którzy niestety nonszalancko do tego podchodzą. Masz dobrze poukładane w głowie. Jezus Maria, weźcie chłopa, zemdlał. Na plecy, nogi do góry. Nie tak, nie, czekaj. Stój, stój, zejdź. Dawaj nogi do góry. Musisz dużo jeść, dużo witamin, nie mam mdlenia. Ja chcę ciebie w programie, zatem to jest moje zdanie. Tak jasne. Więc witamy cię w programie, dziękuję bardzo. Dobra. Jeszcze na sam koniec chciałbym podziękować za wasze wsparcie podczas tego mojego upadku, że naprawdę pokazaliście, że jesteście ze mną i dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Radkowi dziękuję, ratował ci życie. Co? Pamiętam, tak. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy, Michale. Pierwszy odcinek castingowy już za nami. A już za tydzień casting w Lublinie. Być może to właśnie tam pojawi się zwycięzca 5. edycji programu Disco Star. Do zobaczenia w sobotę o godzinie 18. Do kolejnego etapu programu zakwalifikowali się Violetta Elbruda, Izabela Bielecka, zespół Baby Full, Daniel Mateja, Karol Sikorski, Grzegorz Korzeniewski Neon, zespół 2+2, Michał Wszeborowski.